Każdy z nas ma swoje lęki. Dla wielu mogą to być błahostki, jednak żaden z tych lęków nie powinien być lekceważony, a już na pewno nie porównywany do innych. Dla innej osoby może to być nic, bo ta osoba ma większe problemy, ale osobie obok może to spędzać sen z powiek. Od dziecka mam problemy z uszami, jestem bardzo wrażliwa. To nierówne ciśnienie, to dolegająca woskowina, ciągle coś. I to uszy zawsze najbardziej mnie przerażały, nawet najmniejsza zmiana w słuchu przez woskowinę. W tym roku miałam zapalenie ucha zewnętrznego, okropne przeżycie, cały dzień czekania na kolejną serię bólu, przyjmowanie kropli, których nie cierpię najbardziej na świecie, bo wydaje mi się, że one tylko bardziej zatykają niż pomagają. A do tego przychodził strach przy zasypianiu, bo wtedy bolało najmocniej. Teraz przyszedł czas na pulsowanie w bębenku prawego ucha i bóle głowy. Na początku pulsowało mało i rzadko, ale potem przerodziło się w długie i uporczywe sesje. To nie tyle boli, co po prostu doprowadza do szału. Byłam jeszcze wtedy w Toruniu u przyjaciółki, więc nie chciałam się poddawać, tylko korzystałam z czasu. To była jedyna szansa, a ona mogła się już więcej nie powtórzyć. Po powrocie do domu poszłam do lekarza i stwierdził, że to tylko infekcja, leki nie pomagały, a sesje pulsowania wydłużały się. Jakie to uczucia? Dla większości z Was pewnie nie robiłoby to większej różnicy, pewnie byście przywykli, bo ludzie mają gorsze przypadki. Dla mnie to bardzo ciężki okres. Tak, bo piszę ten tekst właśnie w trakcie sesji pulsowania, akurat mija 40 minut. Na początku bałam się cokolwiek robić, nie miałam siły i nie mogłam się skoncentrować. W końcu któregoś wieczora zdałam sobie sprawę, że nie mogę zaniedbywać swoich obowiązków przez swój lęk. Pomimo tego denerwującego uczucia staram się funkcjonować normalnie, robię to co zwykle. Wiele ludzi na Instagramie napisało do mnie, żeby dociec, co to może być, za co jestem niesamowicie wdzięczna, bo podnieśli mnie na duchu. Mieć takich ludzi wokół siebie to jednak skarb. Tak samo mój mąż zawsze pytał się, jak się czuję i próbował zrozumieć, co to może być. Martwił się, ale też próbował sprawić, żebym chociaż przez sekundę zapomniała o tym, co się dzieje. Co nie oznacza, że świetnie się czuję i niczego się nie boję. Są momenty, kiedy sprawdzam panicznie, czy słyszę na oboje uszu tak samo, bo pulsowanie to jedno, ale od zatkanego ucha nie ma nic gorszego. Dodatkowo 8 listopada przeprowadzam się do Japonii, muszę szybko to wylecieć, a przynajmniej dowiedzieć, co to jest. Staram się być pozytywnie nastawiona, bo to może nic takiego, ale ta sytuacja po prostu przerasta mnie w pewnych momentach. Chcę po prostu, żeby się to już skończyło, żeby było normalnie, żeby był już święty spokój. Zastanawiam się, dlaczego zawsze przed moim lotem do Japonii albo przed przylotem jutro musi być jakiś problem, który mnie wykańcza od środka. Jestem zmęczona, problemami i stresem. Zamiast być podekscytowana tym, co niedługo się wydarzy w moim życiu, liczę, którą już godzinę pulsuje mi ucho. Na szczęście udało się to łatwo zakończyć dzięki laryngologowi. Znowu mam święty spokój. Ciekawe, na jak długo. Nie bójcie się rozmawiać o tym, co Was martwi, nawet jeśli to jakaś największa pierdoła. Każdy z nas się czegoś boi, na coś jest bardziej wrażliwy, powinno się pokazywać swoje słabości, bo jesteśmy tylko ludźmi. Nawet ja.